Tak, ze słuchu rozpoznałem, że akurat się wtrącił kawałek z filmu Kapuśniaczek, ale mniejsza z tym, na razie jesteśmy połączeni, już rozpoczynam naszą kosmiczną wędrówkę od Warszawy. Halo Wojtku, czy się słyszymy? Tak, słyszymy się bardzo dobrze, pozdrawiam was cieplu z Warszawy. Ale słyszę, że udało ci się znaleźć jakiś cichy kąt na tym stadionie, bo nie ma żadnych... Jestem w tej chwili zaraz przed stadionem, gdzie ruch jest bardzo malutki, większość ludzi już jest w środku i na targach książki. Ludzi jest jak zwykle bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wczoraj było jakieś straszne zamieszanie, bo targi odwiedził też prezydent i ponoć bardzo ciężko było się poruszać, wchodzić, wychodzić, ale dzisiaj jest spokój, tłumnie, ale spokój jest, no, jak zwykle na targach książki. Prezydent? To jest jakiś wyciek? Czy przyszedł kupić jakiś komiks? Nie wiem. Mam nadzieję, że jeśli już kupi, to mam nadzieję, że ten odema. A właśnie, no, kogo tam można spotkać, słuchaj, na tych festiwalu? No dobra, jest taka lista zapewne długa, że ciężko ci będzie z pamięci, ale kogo tam udało ci się dostrzec? Mnóstwo polskich autorów i wydawców oczywiście. Ja już zdradzę na ten moment, że na pewno w audycji za tydzień, Filipie oczywiście odpowiednio przygotujesz, albo no, oczywiście. Na naszym kanale na YouTubie, będziecie mogli odsłuchać wszystkie wywiady, które przeprowadziłem z gośćmi i wydawcami, którzy się wypowiadali właśnie na temat tego, co przywieźli na targi, jakie są ich plany, nowości i inne różne ciekawe rzeczy. Miałem okazję porozmawiać ze Sol Invictus Comics o Zgrozie, o Lisie, Incognito. Rozmawiałem też z Maciejem Pałką, z Karolem Rzaczkiem z Planety Komiksów, więc jest z kim rozmawiać, od kogoś wziąć autograf. Jest niesamowicie dobrze pod tym kątem, nic tylko przyjść, wziąć komiks, kupić, pójść od razu po autograf, bo jest w czym wybierać, a premier mnóstwo. Jeśli chcecie zobaczyć w ogóle wszystkie premiery, przynajmniej większość premier, jaka jest tutaj przygotowana, bo ciężko pełny spis przygotować, to blog Brody z Kosmosu na swoim Facebooku udostępniło link u siebie, gdzie można pobrać całą w ogóle rozpiskę premier, więc jeśli jeszcze nie wiecie, na co wydać pieniądze, no to koniecznie tam zajrzyjcie. Ale to się bardzo cieszę. Udało ci się wziąć i teraz chodzisz z tym mikrofonem afery, tak? Masz ten klocek, czy jak tam się, ten trójkąt taki... Klocek, tak, nie. Nie masz tego. Nie mam. Nie masz? Nie mam tego klocka. Ale wstyd. Ale będą ładne zdjęcia autorów i wydawców. No to się cieszę, to zrób każdemu, bardzo ładne. A powiedz mi, a jaka jest atmosfera w ogóle na festiwalu? Atmosfera jest bardzo dobra i Filipie, nie wiem, czy już miałeś okazję zobaczyć, ale to myślę, że warto powiedzieć tutaj naszym słuchaczom, ponieważ o 10 rano rozpoczęło się spotkanie z wydawnictwem Egmont. Nie było tam nic nowego za bardzo powiedzianego, aczkolwiek tak jak pan Tomasz Kołodziejczak, redaktor naczelny, obiecał, tak zdradził więcej na temat inicjatywy Odrodzenie DC Comics, czyli tego następnego etapu po nowym DC Comics. Zostały zapowiedziane wszystkie serie, które zostaną wydane w tym roku. Jest ich bardzo dużo. To są 4 komiksy na miesiąc, zaczynając od września. Ale to nie jest to najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że Egmont wraz tutaj z EC1 z Łodzi ogłosili gościa tegorocznej MF-ki. I honorowym gościem Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier 2017 w Łodzi będzie Jim Lee. O kurka. O proszę. Jim Lee przyjedzie do Polski, słynny artysta pracujący w największych właściwie domach, jakich DC czy Marvel. No tutaj nasi czytelnicy go polscy myślę znają bardzo dobrze. Chyba jeszcze takiej legendy komiksowej, tak dużego splendoru nie było chyba jeszcze u nas w Polsce, mi się. A wiesz co, Wojtek, ja już myślę, że jak teraz podałeś tę informację, to część osób już pakuje śpiwory i idzie pod... żeby sobie kolejkę zaklepać. Identyczne komentarze dostaję na social mediach, bo na Twitterze i na Instagramie właśnie na żywo tweetowałem i publikowałem zdjęcia z tego spotkania z informacjami i pierwsze już pytania od zewnątrz były pytania, czy gdzie już można znaleźć miejsce w kolejce, autograf.
No tak. No to coś czuję, że można wziąć kamerę i co będzie się działo w tych kolejkach, po prostu to będzie niesamowite. Ale to jeszcze przed nami, ponieważ Festiwal w Łodzi to pierwszy weekend października, na razie jesteśmy w Warszawie. Tym razem wrzesień to będzie w tym roku. A tym razem wrzesień, dobrze. Tak. A w tej Warszawie jak tam jest, bo to stadion, czy tam jest, udało się zrobić tak, że jest przelot tych ludzi? Bo z tego co pamiętam, jak idzie jakaś chmara, horda, to po prostu ciężko się przecisnąć, jak tam w ogóle to wszystko jest. Jest rzeczywiście problem z przemieszczaniem się, ale myślę, że nie tak duży jak w zeszłym roku, tak przynajmniej ja mam wrażenie. Jest całkiem... Tam, gdzie się chce dostać, zwykle człowiek bez problemu dojdzie na miejsce, zrobi zakupy spokojnie. W sumie największy zator był przy samym wejściu, na samym początku, kiedy taka dziwna rzecz była, ponieważ pierwsze spotkania się zaczynały o 10 rano, natomiast ludzie byli wpuszczani też o 10 rano, więc wszyscy musieli takim, wiesz, wielkim sprintem swoje spotkania, a ci biedni goście, z którymi byli spotkania tak wcześnie rano, to siedzieli na pustych salach i musieli odczekać te 10 minut, żeby wszyscy w końcu tam się dostali na to miejsce. Taka bardzo dziwna rzecz. A to udało się tobie być już na jakimś punkcie programu, oprócz spotkania z Egmontem? Byłem tylko na spotkaniu z Egmontem. Tutaj właśnie przede wszystkim chciałem się zająć zobaczeniem tego, co mają tutaj nasi wydawcy i autorzy do zaproponowania. No i właśnie przeprowadzałem z nimi rozmowy. Na przykład wydawnictwo Solinvictus Araon zdradził, że szykują się dwa nowe tytuły, niezwiązane w ogóle z Lisem czy Incognito. Nie zdradzę wam w tej chwili, co to dokładnie będzie, ponieważ chciałbym, żebyście to usłyszeli bezpośrednio od wydawcy, bądź na audycji, bądź w pełnej wypowiedzi na kanale YouTube, jak już umieścimy. To będą dwie nowe autorskie rzeczy, z zupełnie innych gatunków niż do tej pory, ale tak jak mówię, więcej szczegółów to będę chciał was odesłać właśnie do tego nagrania. Do tej pory jeszcze właśnie rozmawiałem chociażby z Maciejem Pałką, który opowiedział o tym, jak powstawały jego dwie nowe premiery, które przyjął ze sobą najgorszy komik z roku i jak skunąć 30 kilo. Opowiadał właśnie chociażby, bo to w ogóle bardzo ciekawa sprawa z tym najgorszym komiksem roku. On powstawał w formie takiego zeszytu, takiego notatnika, który on praktycznie jest wydaniem 1:1 takich właśnie szkiców swoich, które robił przez ostatnie kilka lat. Opowiedział też o procesie twórczym współpracy właśnie z Tomkiem Strągowskim przy tym drugim tytule. I tutaj znów będę was odsyłać do pełnej wypowiedzi, kiedy już będzie opublikowana. No, to o tym poinformujemy. A jakie jeszcze ciekawe punkty programu czekają, na które planujesz jeszcze wskoczyć? Wiesz co, w tej chwili odbywa się spotkanie z Mikołajem Świąkiem, na które chciałbym być, ale muszę rozmawiać z tobą. O, przepraszam. Żartuję, ale rzeczywiście jakby zapraszam, żeby pójść, to jest ciekawa sprawa, bo ten autor, znam go bardzo dobrze z jego pracy, który publikuje w internecie, jakieś pojedyncze rysunki i tak dalej, ale nigdy go nie widziałem w komiksie i się zastanawiam, czemu tak długo musieliśmy czekać na jakiś jego komiks taki opublikowany. No i jak już został opublikowany, to przez Egmont. Twarda oprawa, duży album, taki western. Mam już swój egzemplarz o 16, tam autografy i czekam tylko, żeby pójść skorzystać z tej okazji. Aha, i tak jeszcze w ogóle wspominając o Egmoncie, bo to jest rzecz, o którą też część osób zawsze pyta. Została jakby tutaj taka jakby kwestia poszerzona informacji na temat dostępności komiksów z Lucky Luke'iem i Smurfami, które są teraz wznawiane. Te somy, które na przykład kiedyś były w tych takich integralach w przypadku Lucky Luke'a i tak dalej. Pan Tomasz Kołodziejczak powiedział, że kwestia Smurfów i Lucky Luke'a będzie wyglądać w ten sposób, że w przeciągu kilku lat chcą wydać wszystko w tym formacie obecnym i utrzymywać to bez przerwy na rynku, żeby po prostu zawsze każdy tom był dostępny i żeby nie było problemu z niedostępnością, na przykład w przypadku wyprzedania się jakiejś konkretnej części. A tak samo robią właśnie Francuzi, na przykład z Asterixem, i przez to tam Asterix już miał parę dziesiąt do druków, nie? Dokładnie. No to jest popularny tytuł, więc bardzo dobrze wiedzieć, że nie będzie problemu z jego dostępnością, jak się tam... A powiedz mi jeszcze, czy udało się tak zrobić, że część komiksowa jest w jednym miejscu, czy to jest tak rozproszone po całym? Wydaje mi się, że tak, że wszystkie chyba spotkania i prelekcje komiksowe są w sali Paryż C, albo w tych salach o nazwie Paryż, bo one są od tych właśnie miast ponazywane. Wydaje mi się, że wszystkie są właśnie w jednym miejscu. Aha, świetnie. To przez pół korony.
To słuchajcie, drodzy słuchacze, zwłaszcza ci z Warszawy i z okolic, bo festiwal trwa do jutra, więc jeszcze jutro można wpaść, spotkać tych twórców, wziąć autograf, przybić piątkę, zapoznać się z nowościami, spotkać Wojtka. Także póki co zapraszamy na festiwal komiksowo Warszawa 2017. Tobie Wojtku dziękuję serdecznie za to połączenie, za to, że poświęciłeś swój czas i że mogliśmy, zrelacjonowałeś, jak to tam wygląda i gdzie są kolejki, gdzie należy, tak. Które miejsce należy uważać. Na spotkanie z Mikołajem Spionkiem, żeby z wami porozmawiać. Dla was wszystko. Dobrze, no to przyjemności życzę i do zobaczenia w Poznaniu. Pewnie, do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. No tak, to był Wojciech Nelec, współprowadzący prosto z kadru, jak słyszeliście, bardzo tutaj tak pełne takich pozytywnych emocji, no bo akurat tego typu festiwale charakteryzują się tym, że nagle z całej Polski zjeżdżają się ludzie, którzy w praktyce siebie nie znają osobiście, ale czują do siebie wielki taki sentyment, wiecie, wspólna pasja łączy i to jest taka niesamowita, taka przyjazna atmosfera, gdzie no można spotkać ludzi, których zna się z internetu albo po prostu z jakiejś publikacji, z jakiejś działalności, no i właśnie rozmawiać z nimi, jak równy z równym porozmawiać o wspólnej pasji, co się podoba, co się nie podoba. Tego typu imprezy są naprawdę pod tym względem fenomenalne i polecam wszystkim miłośnikom, żeby właśnie otaczali się no, swoim środowiskiem fanowskim. To jest naprawdę piękne, coś pięknego.